Witam w kolejnym podcaście. Dzisiejszy temat ptasiek i pacyfizm. Chciałbym porozmawiać ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego, czym dla nich jest dzisiaj ten film oparty na powieści Whartona. Ale myślę, że dzisiaj prawdopodobnie mało kto czytał Whartona, chociaż może. Jak wy, jako młodzi ludzie, zupełnie jakby poza wojną w Wietnamie, poza innymi wojnami, chociaż macie przed sobą wojnę w Ukrainie, ale jak wy widzicie ten film Ptaśka? Kto z was chciałby pierwszy powiedzieć coś na temat Ptaśka, pacyfizmu, szaleństwa? Teraz. Przyznam, że być może przez to, że przed ptaszkiem obejrzałem Lot nad kukułczym gniazdem, to jednak ten temat pacyfizmu jakoś nie zwrócił zbytnio mojej uwagi. Zwróciłem chyba głównie uwagę na temat indywidualizmu i tego, jak postrzegana jest choroba. I pod tym względem jest to bardzo, bardzo jakby podobna metafora do Lotu i wydaje mi się, że o wiele bardziej spłucona, w sensie wydaje mi się, że jednak Birdie jest takim dosyć nastolatkowym filmem, gdzie pewne tropy rozpoczęte w poprzedzającej go filmie i książce, o której wspominałem, stało się to z czegoś odkrywczego, stało się to po prostu wartością, której można nauczyć. Próba zwrócenia uwagi na to, że każde odczuwanie jest indywidualne i tak, zasługuje na szacunek, tak? Tak, i wszystko jest wartościowe. Wydaje mi się, że to jest coś... To w kontekście szaleństwa, rozumiem. Tak, w kontekście szaleństwa. Wydaje mi się, że jest to coś, co już obecnie w współczesnej kulturze funkcjonuje jako fakt. I dlatego na przykład trochę zauważyłem, że na przykład leki często w filmach właśnie takim jak Lot nad kukułczym gniazdem, jak Ptasiek, tak, albo Przerwana lekcja muzyki, są zawsze pokazywane w dosyć negatywny sposób. Tak. Personalnie jako osoba, która ma kontakt z wieloma osobami, które długo odmawiały przyjmowania leków, tak, bojąc się, że utracą pewną indywidualność, tak, wydaje mi się, że ten aspekt jest trochę już przestarzały i tyczy się właśnie chyba najbardziej tego stanu rzeczy, który nie jest już aktualny, ponieważ... Tak, bo farmakologia poszła oczywiście do przodu, w sensie takim, że mamy rozwój technik farmakologicznych i tak jak kiedyś schizofrenię na przykład leczono takim haloperidolem chyba, czy jakoś tak się to nazywało, to strasznie, jak to się mówiło, zamulało, prawda, tych pacjentów i to nie było fajne, ale teraz już są zupełnie inne. Też już chyba nie ma takiego podejścia, kiedy faktycznie pacjent nie dostaje informacji, co właściwie jest mu podawane. Tak. I jaki to może, jak to działa i jaki może mieć na niego skutek. Tak. Ale ogólnie rzecz biorąc, uważam, że nadal ten film jakby nie zestarzał się. Być może, tak, niektóre aspekty są już znajome naszemu pokoleniu, być może pewne ukazanie na przykład szpitala psychiatrycznego się zdezaktualizowano, ale nadal jest to ciekawy i zajmujący film. Dzięki wielkie. No to jest ciekawe, że można było mówić o Ptaśku w kontekście wyłącznie szaleństwa, pomijając w ogóle aspekt pacyfizmu. Kto jeszcze chciałby coś na ten temat powiedzieć? Ja chciałabym się odwołać może do wypowiedzi Szymona. Właśnie myślę, że w kwestii Ptaśka, oprócz tego indywidualizmu, to co sprawia, że ten film ma gdzieś takie współczesne odniesienie, jest właśnie wrażliwość głównego bohatera, bo jest to cecha, która, mam wrażenie, że teraz coraz bardziej wybrzmiewa i coraz głośniej mówi się o tym, że mężczyźni także są wrażliwi i dlatego myślę, że ten film jest mimo wszystko dalej bardzo współczesny w tym wydźwięku takiego właśnie bycia postacią inną niż wszyscy, która ma inne odczucia i emocje. Kasia, zwróciłaś uwagę na wrażliwość, która nie jest przypisana stereotypowo do płci męskiej.
tak? O to chodzi, bo to jest... Tak. Zwłaszcza w kontekście wojennych cnót tak zwanych, czyli nie wiem, odwagi, brawury i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście coś, co faktycznie w tym filmie jakoś pewnie wybrzmiewa. Chociaż jest z drugiej strony Al, który jest takim przeciwieństwem tej jakby wrażliwości, nazwijmy to sobie. Wydaje mi się też, że film Birdie ciekawie postawił akcenty, jeżeli chodzi o rozdanie bohaterom aspektów przypisywanych, kategoryzowanych jako męskie bądź żeńskie, ponieważ Al może się wydawać bardziej męski, jeżeli chodzi o jego zachowanie, o jego zainteresowania, aczkolwiek jest o wiele bardziej emocjonalną osobą niż Birdie. I to on płacze, to on boi się postawić własnemu ojcu i w tym względem to dopasowanie się wychodzi jako w sumie niemęskie, ponieważ to Birdie jest w stanie się postawić, to on robi to, co chce. To ciekawe, tak, rzeczywiście, no faktycznie. A jednocześnie przecież stereotypowo męskie ma być właśnie dążenie do postawienia na swoim, w pewien sposób do buntu, tak? I zastanawia mnie też, czy to nie Birdie ustanowił jakiś taki trochę kanon tych bohaterów indywidualistów niezrozumianych przez otoczenie, ponieważ jego gra aktorska i też czasem uroda przypomina mi na przykład głównego bohatera Fantastycznych zwierząt, jak je znaleźć, oraz paru innych przykładów wziętych z popkultury i to jest chyba coś, co wypadałoby zbadać. A zupełnie na marginesie, Szymonie, dlaczego wolisz mówić Birdie, a nie Ptasiek? Ponieważ uważam, że strasznie dziwna jest ta nazwa i że po prostu prawdopodobnie tłumacz książki nie do końca sobie poradził z tymi zdrobnieniami amerykańskimi. Ale to jest właśnie świetne tłumaczenie. To jest uważane za jedno z lepszych decyzji tłumacza. Znaczy to brzmi fajnie, ale ogólnie rzecz biorąc prędzej uwierzyłbym, że ktoś do kogoś przygnęła ksywka Birdie niż Ptasiek. W sensie to może brzmieć dobrze i może się wydawać dobrym przełożeniem tego kontekstu, no ale nadal będzie tym przełożeniem kontekstu, który nie oddaje jakby całości. I dlatego bardziej mi się... No dobra, to jest taka idiosynkratyczna rzecz. Kto jeszcze chciałby... Zabrać głos, Kasia? Jeszcze chciałabym dodać, że właśnie ciekawe w tej perspektywie, jak scharakteryzowaliśmy tych dwóch głównych bohaterów, jest to, że film właśnie przez to, że jest też antypacyfistyczny. Antywojenny. Antywojenny, przepraszam, tak. Pacyfistyczny, antywojenny. Tak. Właśnie pokazuje tą potęgę okrucieństwa wojny i tego, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy bohater miał cechy bardziej męskie, uważane stereotypicznie, czy mniej, jakby... Końcowy efekt jest taki, że wobec każdego wojny jest po prostu okrutna i nie ma osób, które wychodzą z niej bez szwanku. Tak, to jest rzeczywiście przesłanie, które w tym filmie wybrzmiewa gdzieś tam na koniec, że właściwie bez względu na to, że oni są niby różni tak bardzo, no to ci dwaj bohaterowie, oni zresztą Al w pewnym momencie to wypowiada, prawda? W pewnym momencie mówi, że nic nie mamy do powiedzenia, wszystko jest poza nami. I tu w tym sensie ten indywidualizm jest jak najbardziej na miejscu. Tak? W tym sensie, że jakby no, machina historii, czy też machina państwa, jakby zagarnia kompletnie jednostkę i nic nie ma jednostka do powiedzenia. I to jest koszmarne rzeczywiście w tym filmie i to rzeczywiście wybrzmiewa. Także dzięki wielkie za to. Ktoś jeszcze chciałby, tak? Ja bym chciała odnieść się do buntu bohaterów, bo wydaje mi się, że na pewnym poziomie ten bunt jest zablokowany i to się przejawia przede wszystkim w momencie, kiedy oni są zmuszeni, by pójść na wojnę i tutaj poddają się temu rygorowi i w konsekwencji to szaleństwo, o którym już trochę wspominaliśmy, jest dla mnie taką traumą wojenną i późniejszą nieumiejętnością bohaterów do odnalezienia się w tej rzeczywistości już powojennej. Mm-hmm. Dzięki bardzo. Weronika, o ile dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Tak, dobra. Więc to jest właśnie to, że jakby ta kwestia szaleństwa w tym filmie jest tak pokazana, że właściwie nie wiadomo, co jest przyczyną, a co skutkiem. Nie? Klara, chciałabyś coś...
Tak, zgadzam się z Weroniką całkowicie w tym, co powiedziała, natomiast zastanowiłam się, czy z jakiejś też strony nie można na to szaleństwo, w które popada ptasiek, patrzeć w kontekście buntu. To znaczy z jednej strony potwierdzam to, co mówi Weronika, też gdzieś tak to widzę, ale zarazem w czym się zamknął, tak. Wewnętrzny świat, do którego postanowił wejść już tak bardzo, że nie dopuszczał do siebie żadnych bodźców z zewnątrz i nie odrzucił interakcję ze światem, który go otaczał, w jakiś sposób mógł też być wyrazem buntu. Tym bardziej, że ostatecznie film daje nam taką podpowiedź, że ptasiek też, znaczy on teoretycznie odezwał się pod koniec filmu, zaczął rozmawiać z przyjacielem, tak jak powiedział, nie dlatego, że chciał, tylko tak samo wyszło. No niemniej później już dobrowolnie podejmował decyzję, że na przykład z lekarzem nie będzie rozmawiał, a z przyjacielem już tak. Więc gdzieś była to pewna skorupa, która może zamknęła się wokół niego trochę bezwolnie, ale z drugiej strony miał jakiś wpływ na to, żeby się przez nią ostatecznie, jak ten pisklak ze skorupki, w końcu jeszcze raz wykluć, może na nowo wszystko zacząć. Ale właśnie też wydaje mi się, że to jest taki obraz pokazujący bardzo mocno w ogóle niedopasowanie do życia, bo oprócz niedopasowania człowieka wrażliwego, nieumiejętności jego odnalezienia się w świecie wojny bezsensownej i okrutnej, to jest również to ta sytuacja, w której młody człowiek mający bardzo specyficzne pasje i zainteresowania, nieumiejący za bardzo albo po prostu niechcący żyć w taki sposób, jak wszyscy wokół niego, a nie zachowywać się w taki sposób i tak podchodzić do życia. Nie ma ułatwionej tej drogi rozwoju własnych zainteresowań i w jakiś sposób, tak jak wódz w Locie nad Kukuczym Gniazdem, który czuł się za tą swoją mgłą mimo wszystko bezpiecznie, to tak ptasiek gdzieś za tym murem ptaków i ornitologicznych różnych uniesień, też się chowa dosyć chętnie i to jest dla niego też taka strefa komfortu i bezpieczeństwa, do której on się wycofuje w momencie, kiedy życie zaczyna go po prostu przerastać i tam już zostaje. No właśnie, tak. Chciałabyś coś dodać? Martyna, tak? Ania. Ania, przepraszam. Ja się zgodzę, że to jest rzeczywiście ta strefa komfortu, ale też... co wydaje mi się mocno wybrzmiewa, ptasiek, on szukał tego, czego brak było mu w tej rzeczywistości, która go otaczała, czyli tych wartości, których było mu brak w tym systemie, w którym się znalazł i możemy to odnosić zarówno do wojny, ale też ogólnie właśnie do innych systemów, w których na przykład my się teraz znajdujemy i dlatego też ten film nie traci, wydaje mi się jednak, na czasie i może być istotny dla każdego pokolenia przez właśnie szukanie tych wartości jak wolność i niezależność, czyli tego, co było najważniejsze dla ptaków. Czyli dla ciebie, Aniu, ten film nadal jest ważny? Bo rzeczywiście jakby ten motyw wojenny jest najważniejszy, ale wydaje mi się, że właśnie ja przez większość tego filmu patrzyłam na ten wyraz takiego wewnętrznego buntu i szukaniu jakiegoś takiego swojego miejsca. Nawet ta scena, w której on mówi, że ptaki zawsze wracają na swoje miejsce i jakby to mi tak zapamiętałam to dość mocno, bo to jest jakby takie szukanie ostoi i takich wartości, takich stałych, których brak. No to jest niesamowite, że tak odbieracie. No, bardzo się cieszę z tego powodu, bo muszę powiedzieć, że miałem wątpliwość, bo z jednej strony oczywiście Wharton był uważany za, no niekoniecznie jak Coelho, ale no, za takiego nieciekawego pisarza dla kucharek, jak to się określało, ale to było określenie trochę ironiczne. To znaczy to nie chodziło o to, że to jest harlekin czy coś w tym rodzaju. Natomiast zdecydowanie jest to rzecz, która podkreśla psychologię, treść, a nie formalności arcydzielne, że tak powiem, tak? W tym sensie. I obawiałem się w związku z tym, że to jest takie zanurzone w pacyfizmie lat 80. i tak dalej, w związku z tym nie przyjmie się. Ale jeszcze chciałem zapytać was wszystkich, jak tu jesteście, czy coś wam zmienia taka wiadomość, że w intencji Whartona Al i Birdie,
czy też ptasiek. Ja uważam, że to jest dobre tłumaczenie, ale okej. Okay. Al i Birdie to jest jedna osoba. No, Klara? Znaczy, ja nie wiem, czy mi to coś zmienia, ale przychodziło mi do głowy, znaczy nie przychodziło mi to do głowy, ale miałam z tyłu głowy wiedzę, że w większości powieści Whartona główny bohater był w jakiś sposób jego alter ego. I tak. Wiedząc to i wiedząc, że kontynuacją powieści Ptaśka była powieść Al, opowiadająca tak. No właśnie o tym tak. drugim bohaterze, zastanowiłam się w pewnym momencie nad tym, że aha, skoro Ptasiek w jakiś sposób powinien mieć coś z Whartona, no zresztą tam też te wojenne konteksty były w jakiś sposób biograficznie zanurzone. Tak, i Al również powinien mieć w sobie coś z autora, to zaczęłam myśleć, co ich łączy i że faktycznie to nie musi być tak, że jeśli oni są od siebie tak bardzo różni, to wyklucza ich spotkanie w jednej osobie, w jakiejś wspólnej puli doświadczeń. Więc mi taka świadomość nie przeszkadza, a wręcz nawet pogłębia możliwość spojrzenia na to, co ich tak różnych w podejściu do życia, jednak gdzieś na gruncie tej wrażliwości i podobnego mimo wszystko przeżywania tego zderzenia z trudnym światem łączy. No właśnie, bo obaj są jakoś nieprzystosowani, zwłaszcza już po wojnie w pewnym sensie, no bo zauważyliście, jak Al chodzi. Ten chód nie jest też naturalny, prawda? To znaczy on jest zdecydowanie już jakiś taki zmieniony i to jakieś inne refleksje na ten temat, na temat tej jednej osoby w dwóch postaciach? Ja szczerze jestem już uczulony na tak podobne zabiegi, ponieważ plot twist na zasadzie tego, że jakieś dwie zupełnie różne od siebie postacie tak naprawdę są częścią jednej osobowości pojawiły się już tyle razy, że czasem nawet boję się, że fabuła zakończy się w ten sposób. Aczkolwiek no nie zauważyłem tego, z tym, że być może jeżeli sprowadzić postać Ala do podejścia adaptacji do sytuacji, a Birdiego jako zupełny indywidualizm i właśnie odcięcie się od narzuconych norm, to można powiedzieć, że to jest po prostu podejście tej samej osoby, że w każdej chwili może, że każda osoba może być zarówno jedną, jak i drugą postacią i pod tym względem może być to też autor i to może się spinać w tym, co odnalazł w sobie, w postawach. Tak, no to rzeczywiście, no Szymonie, ja się z tobą chyba po części też zgadzam w tym sensie, że film dopiero pod koniec daje taką sugestię, że to może być faktycznie tak, że to się gdzieś zlewa. Bo jest tam taka wizja jakby lotu ptaśka i ta wizja lotu ptaśka, tam jest taki tekst, który wskazywałby, że to może być tak, że ten lot nad rodzinnym miastem czy dzielnicą jest tym samym lotem, który ma miejsce w Wietnamie prawdopodobnie w trakcie wojny. Czegoś, co przypomina Wietnam. Więc to zlewanie się rzeczywistości, ono jest zasugerowane lekko. Ale właśnie Whartone miał pretensje do Parkera, że on ekranizując jego powieść, jakby abstrahował właśnie od tej jego intencji, że to są dwie postaci niby, ale w istocie jedna osoba. Nie? Więc w tym sensie jest to zbyt delikatne być może w tym filmie, ale rzeczywiście no jest to... No, trzeba sobie uświadomić właśnie, że w odróżnieniu od Coelho, który miał jakieś napady paniki, w związku z tym był chorym psychicznie, wsadzonym do szpitala, to Whartone był doktorem psychologii i jakby wiedział, o czym pisze, to znaczy wiedział, co to jest psychiatria, wiedział, co to jest psychologia, psychoanaliza i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zupełnie inna bajka. I wydaje mi się, że w tym filmie to widać, to znaczy widać pewnego rodzaju. Chociaż z drugiej strony, no na przykład, czy was
nie bulwersuje lekko taka sugestia, nie dość, że masturbacji, to jednak no, sugestia no, wręcz jakiejś zoofilii, tak? Nie bulwersuje was w filmie? No to generalnie było dosyć niesmaczne, ale też nie szczególnie zaakcentowane. To znaczy można to było tak interpretować, ale niekoniecznie trzeba było. Tak. Więc... Czyli to było delikatne? Myślę, że raczej tak, choć tak. Zasugerowane. I zasugerowane. Takie, no właśnie. No, średnie, ale nie mocne. O. Kasia, pierwsza, ladies first, przepraszam, ona była pierwsza. Dla mnie to też było bardzo sugestywne i ja miałam w pewnym momencie trochę obawy, jak ta scena się zaczęła dziać, to miałam poważne obawy, jak ona się skończy. No ale właśnie. Na szczęście się ucięła i ta wyobraźnia się też zahamowała. Tak. Ja osobiście uważam, że ten motyw jest dosyć potrzebny, ponieważ no, jak wspomniałem, wydaje mi się, że ten film jest dosyć nastolatkowy i nie chciałem, żeby... uważam, że takie poczucie dyskomfortu związane z patrzeniem na coś, co naprawdę wydaje się dziwne widzowi, sprawia, że Birdie nie jest po prostu wyestetyzowanym wizerunkiem zindywidualizowanego dziwaka. Tak. Ale także faktycznie pokazane jest, że coś tutaj nie gra, że poczucie dyskomfortu jest potrzebne, ponieważ w takim razie Birdie byłby po prostu zupełnie pozytywną postacią, w sensie nie miałby ostatecznie nic z tego, co robi, jak tłumaczenie na lekcji, jak zbudowane jest pióro, ani to, że nie wiem, nie potrafi sobie poradzić z relacjami z kobietami, to nadal nie są jakieś rzeczy, które nas naprawdę od niego mogą odstręczyć albo sprawić, że faktycznie uznamy go za dziwaka. A no, ta scena jest potrzebna i ta scena jest też potrzebna w jego relacji z Alem, mhm. który odwraca się od niego wtedy. Tak. I w ogóle ta scena jest dla mnie bardzo istotna, ponieważ pokazuje dobrze, jak osoba, która spełnia normy i funkcjonuje z osobą, która nie przystaje do społeczeństwa, jak dużo ta osoba musi też znosić, ponieważ no, nie jest w stanie zrozumieć tą osobę. I ile musi, jak musi walczyć o to, żeby cały czas go wspierać i akceptować. I że kiedy Al przestanie go akceptować, to później może go spotkać właśnie w psychiatryku i przepraszać go za to. Dlatego uważam, że ta scena masturbacji z ptakiem była dosyć potrzebna dla ogólnie rzecz biorąc dźwięku i fabuły i treści. Tak, no ja przypomnę, że w XVIII wieku w wyznaniach Rousseau wyznaje, że masturbował się na oczach obcej kobiety. To są wyznania, które dzisiaj ludzie czytają jako arcydzieło literackie. Więc to nie jest zupełnie od czapy, a w kontekście tego, co któreś z was powiedziało, że to jest nastolatkowa powieść, chyba ty, tak? Czy... Tak, podtrzymuję tak, to. Tak, no właśnie. To w tym kontekście ta identyfikacja płciowa, jeden Al radzi sobie świetnie z dziewczynami, jest wręcz rozrywany, można powiedzieć, a drugi, jak skonfrontowany jest z piersiami kobiety, no to nie wie, jak się to, że tak powiem, obsługuje, że, za przeproszeniem. Mam świadomość, że to nie jest dobre słowo. Ale to jest właśnie kwestia świetnego rozegrania w tym filmie ciała jako takiego. No, to znaczy sama pozycja ciała przez psychiatrę jest interpretowana w określony sposób. No, dlaczego on tak dziwnie się zachowuje? Prawda? Przecież on chce wyglądać jak ptak. I to jest ewidentne. I to ciało odgrywa kolosalną rolę i wydaje mi się, że to jest akurat jeden z lepszych wątków. Dobra. Czy jeszcze jest coś, co chcielibyście dodać, zanim wysłuchamy wypowiedzi na temat pacyfizmu tamtych czasów, lat 80. Krzysztofa Skiby, który nomen omen jest również liderem zespołu nomen omen Big Cyc. Przepraszam, ale to jest znaczące, albowiem wtedy właśnie w latach 80. w Balbinie powstał ten zespół w dniu
Międzynarodowym Dniu Biustonosza bodajże, o ile dobrze przypomnę. To jest, to była rewolucja. Dziękuję serdecznie. W takim razie to odsłuchajmy teraz rozmowę. Połączę się teraz z panem redaktorem Piotrem Wesołowskim. Ciekawe, czy odbierze. Jestem, Jarku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na linii. Czy możemy chwilę porozmawiać na temat... Możemy. No właśnie, na temat nielegalnych trochę, ale jednak bardzo fascynujących projekcji w Akademiku Balbina. Ja pamiętam jak dziś, kiedy oglądaliśmy Ptaśka, Ptasiek był przekazywany sobie na kasecie razem z magnetowidem. I z tego co pamiętam, pan redaktor Piotrze, byłeś wtedy takim no, spiritus movens tego. Czy mógłbyś chwilę zdradzić słuchaczom i studentom zgromadzonym w studiu, jakie było tło tego zainteresowania? No bo to jest specyficzna literatura i też ciekawy film, ale jednak no, taki dzisiaj chyba już troszkę zapomniany. Ja myślę, że film lepszy niż literatura zdecydowanie, bo Wharton to nie był wybitny pisarz, chociaż moja koleżanka i zresztą pracownica Uniwersytetu Łódzkiego, Jasia Podolska, napisała im książkę i ta książka się znakomicie sprzedawała, bo on swego czasu był pisarzem takim jak Paulo Coelho. Mówiło się, że to pisarz dla kucharek, tak? Tak. Film z kolei bardzo przyzwoity moim zdaniem. To było tak, że albo odbywały się projekcje w klubie Balbina, i one były takie trochę nielegalne, ale bo to były lata 80. i nie mieliśmy licencji na pokazywanie tych filmów, albo pokazywaliśmy tam filmy, które były filmami pułkownikami, tak? Blaszany bębenek pamiętam. Na przykład Blaszany bębenek, który w wersji oryginalnej był puszczany, bo w Polsce był trochę ocenzurowany, tam nie pokazywano gwałtów i przemocy żołnierzy rosyjskich, radzieckich, którzy weszli do Gdańska. A z Staśkiem to było tak, że ja już nie pamiętam, w jaki sposób stałem się właścicielem tej kasety. Wiem, że to wszystko było tak naprawdę totalnie nielegalne, bo nie mieliśmy licencji na ten film. Był dubbing, dubbing był robiony jakoś chyba po kryjomu w jakimś studium też nielegalnym, bo Łódź była takim zapleczem do tego, żeby robić dubbingi do tych filmów na kasetach VHS. Tak. I bardzo dużo w Łodzi nagrywano takich filmów. Zresztą nawet łódzcy dziennikarze radiowi do dzisiaj mogą się pochwalić tym, że ich głosy słychać między innymi na filmach pornograficznych, bo też takie dubbingowano. A z Paśkiem było tak, że nie pamiętam skąd miałem tą kasetę, ale wszyscy chcieli ten film obejrzeć. I bo to nie był problem tylko magnetowy, to jeszcze był problem telewizora przecież, tak? Trzeba było mieć telewizor. Tak. No w akademiku to był problem i rzeczywiście przekazywaliśmy sobie z pokoju do pokoju. Czasami no, były też właśnie takie jakieś półprywatne. Pamiętam, że to robiło na nas kolosalne wrażenie, to znaczy Ptasiek, no między innymi, ja tutaj wspomnę to, bo to jest czas, lata 80., koniec lat 80., to jest czas no, upadku komunizmu coraz bardziej ewidentnego dla wszystkich, ale jednak ciągle trwającego, to jest czas no, podziemia wydawniczego przecież, krążyły również książki nielegalnie wydawane i jakby no, te kasety, czy to wideo, czy kasety z nagraniami jakiejś muzyki, to była rzecz drugiego obiegu po prostu, ale wspomnę tutaj także o organizacji Wolność i Pokój, prawda, bo to w przypadku Ptaśka to ma jakieś znaczenie, że wtedy właśnie także był ostry ruch pacyfizmu i takiego jakiegoś odrzucenia, no na przykład szkolenia wojskowego.
Tak, i my mieliśmy w akademiku to szczęście, że mieszkał z nami Krzysiek Skiba. A no właśnie. Ci, którzy go kojarzą, to jest lider Biktyca. I on był takim przedstawicielem ruchu Wolność i Pokój na Łódź. Sam zresztą wydawał taką własną gazetę. Ona się nazywała Acapella. No i ona była totalnie pacyfistyczna i antykomunistyczna. I ja sobie chyba teraz przypomniałem, że ja tą gazetę to miałem chyba od Skiby z tym taśkiem. Tak mi się wydaje, że on ją z Gdańska przywiózł. Aha. Minus był taki, że kasety VHS to nie tak jak te płyty DVD, że one się nie niszczą. Po jakimś tam setnym oglądaniu one po prostu traciły dźwięk i traciły też kolor i w ogóle się rozmazywały. Więc to nie były kasety, te kasety VHS, ich nie można było w nieskończoność oglądać. Wydaje się, że do 100 obejrzeń to było maksymalnie chyba. Aha. I jak pamiętam, to ta kaseta została właśnie w naszym akademiku w Balbinie ponad 20 czy 30 razy obejrzana, no i się potem już nie można było bawić tym ptaśkiem, bo już było nieczytelne i dźwięk też uciekł. No, zaoglądaliśmy ptaśka. Tak jest. To jest no, bardzo to jest ciekawe, jak sądzę, dla studentów, którzy nie mają dostępu do takiej starej technologii. Wydaje mi się, że to jest pewna opowieść ważna, w sensie właśnie takim bardzo ważnego kontekstu kulturowego. Panie redaktorze, no wielkie dzięki. Czy jest coś, o czym jeszcze trzeba byłoby powiedzieć w przypadku tych projekcji Ptaśka, o czym jeszcze nie zapytałem, bo jestem złym prowadzącym program? Nie, nie, chyba wszystko już powiedzieliśmy. Ja już więcej sobie nie przypomnę. To dziękuję serdecznie i życzę dobrego dnia. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Połączymy się teraz z moim kolegą ze studiów, Sławkiem Maciasem, zwanym Słoniem. Zobaczymy, czy odbierze i czy nie będzie troszkę zaskoczony, ale może. Cześć Jarku, dzień dobry, hej. O, dzień dobry, dzień dobry, cześć. Jesteśmy na antenie. Mam w studiu kilku studentów. Rozmawiamy na temat Ptaśka i ja pamiętam, że w kontekście właśnie Ptaśka, czyli w kontekście pacyfizmu, czy zechciałbyś chwilę powiedzieć słuchaczom i studentom Uniwersytetu Łódzkiego, jak sprawa wyglądała z odbiorem Ptaśka w kontekście właśnie lat 80., w ostatnich latach lat 80. w Polsce, w świecie studentów. Ja pamiętam, że ty byłeś aktywistą, członkiem takiej organizacji Wolność i Pokój. Dzień dobry wszystkim. Tak, to prawda. Ruch Wolność i Pokój, to się dokładnie tak nazywało. To była taka organizacja dosyć, z perspektywy czasu, w gruncie rzeczy dosyć zabawna, chociaż uznawano nas za wrogów państwa polskiego, ponieważ domagaliśmy się swobody we wstępowaniu do wojska, bo wtedy, przypomnę, była obowiązkowa służba wojskowa. Wśród członków Ruchu Wolność i Pokój było wielu tak zwanych objektorów, to się tak wtedy nazywało, więc ludzi, którzy świadomie niszczyli książeczki wojskowe i odmawiali pójścia do wojska, co groziło, zdaje się, chyba minimum 2 lata chyba więzienia, za to jakoś tak było. Zresztą jedna z takich osób tutaj z Łodzi, bardzo fajny też fotografiki, plastyk Piotrek Zdrzenicki, trafił do więzienia, my się nim opiekowaliśmy. To w każdym razie też interesująca sprawa, bo w ramach Ruchu Wolności i Pokój podjęliśmy też taką decyzję, że nie będziemy się bawić w taką partyzankę podziemną, jako że generalnie opozycja była zainfiltrowana przez SB dosyć solidnie w większości. W związku z tym na ulotkach, na różnych materiałach podpisywaliśmy się imieniem, nazwiskiem każdy, żeby się już nie wygłupiać z tym wszystkim. A poza tym, no to była też kwestia takiego trochę dodania otuchy tym, którzy rzeczywiście chcieli tej służby wojskowej uniknąć. No kwestia pacyfizmu. To nie tylko była kwestia pacyfizmu, ale to była też kwestia po prostu takiej postawy trochę anarchizującej wtedy. No, nam się wydawało, że tacy będziemy trochę chuligańscy, w cudzysłowie oczywiście, wobec systemu.
bo drugą taką organizacją anarchizującą, powiedzmy, był Ruch Społeczeństwa Alternatywnego i to byli już twardzi zawodnicy, którzy potrafili uczestniczyć w bitwach ulicznych z ZOMO. Tutaj były raczej działania takie uświadamiające. I to byli anarchiści, prawda? Tak, tak, wspierające również od strony prawnej. Było takie pismo, które się nazywało A Cappella, które było z jednej strony trochę takie prześmiewcze, ale gdzieś tam propagowane się też... przez Skibę. Tak, tak, tak. Ale z drugiej strony były tam też całkiem sensowne artykuły takie prawne, jak się zachować, co zrobić, gdzie napisać jakiś kwit, pismo, jakieś tego typu rzeczy. Więc trochę to, trochę powiedzmy, jakoś tam w miarę od pewnej strony było profesjonalne. Natomiast pewnie się domyślacie, że jak byliśmy wtedy bardzo, bardzo młodymi ludźmi, no to nie mogło być do końca takie super profesjonalne. To oczywiście wiązało się trochę z odwagą, trochę z głupotą, trochę z radością działania na nie, co było bardzo ważnym elementem w tym wszystkim. Chociaż regularnie uważano, że działamy na szkodę obronności kraju i Układu Warszawskiego, to takie komunistyczne NATO, przypomnę. I niektóre osoby naprawdę całkiem były no, mocno traktowane przez Służbę Bezpieczeństwa i też kontrwywiad wojskowy, łącznie z jakimiś pobiciami, tego typu rzeczami, jakimiś tam wyrokami. Więc trochę przymrużenie oka, a trochę serio. Jak zresztą wtedy wszystko, dlatego sami to nazywaliśmy całą tą rzeczywistość surrealizmem socjalistycznym, bo nigdy nie wiadomo było, na ile to wszystko jest, może się skończyć więzieniem i poważnymi konsekwencjami, a na ile tak naprawdę jedynie konfrontacją z totalną głupotą ówczesnych władz, czy z jakąś indolencją i w ogóle absurdem. I to się trochę tak funkcjonowało właśnie w takiej rzeczywistości bardzo, bardzo dziwnej. Ja tam jestem całkiem dumny z tego, bo uważam, że to było takie bardzo konkretne działanie na rzecz tych osób, które no rzeczywiście miały kłopoty i trafiły do więzienia lub miały jakieś problemy prawne. I to było takie na serio w tym wszystkim. Bardzo, no, to bardzo taka dobra świadomość wewnętrzna, że się udało tam powiedzmy, nie wiem, paczki wysyłać albo nawet pisać po prostu jakieś tam pisma razem z ówczesnym Amnesty International, żeby tych ludzi jakoś tam chronić przed konsekwencjami dodatkowymi, typu, nie wiem, nieznane pobicia, nieznany sprawca pobił w więzieniu, o, na przykład, bo też często tak się działo. A z drugiej strony to była też jak zwykle no, bardzo taka interesująca towarzyska historia, bo te środowiska wtedy, czy z jednej strony takiego, bo dzisiaj powiedzieliśmy bardzo takiego prawicowo-katolickiego Civitas Academica z jednej strony, czy Niezależnego Zrzeszenia Studentów pośrodku, czy właśnie takie środowiska trochę anarchizujące. Dzisiaj prawa strona mówi, aby lewackie, bo to jest to bardzo modne słowo, jest, wszystko co liberalne jest lewackie. To wszystko tak naprawdę było jeden krąg towarzyski. W pewnym sensie my się mogliśmy kłócić, spierać, ale się szanowaliśmy. I to jest chyba też takie przesłanie na dzisiaj, że kiedyś można było, dzisiaj jakoś się nie da. Trochę tego nie rozumiem, no ale cóż, no takie czasy widocznie. Dziękuję bardzo za tę refleksję. Jeszcze tylko zapytam dosłownie minutkę, czy pamiętasz te projekcje Ptaśka w Balbinie? Ach, Ptasiek, właśnie. No właśnie. Tak, to jest w ogóle bardzo interesująca sprawa, bo ja w ogóle byłem fanem tego filmu na maksa, po prostu totalnie. Oglądałem go kilka razy, zresztą to jest też interesujące, bo trzeba to chyba studentom szczególnie uświadomić, że wiele tych projekcji filmów ówczesnych światowych były tak naprawdę z punktu widzenia prawa kompletnie nielegalne. Nielegalne, tak, tak. Kompletnie. Gdzieś tam z jakichś VHS-ów wyświetlanych, z jakichś w ogóle kopii, w ogóle czasami naprawdę beznadziejnych, bez jakiegoś uwzględnienia praw autorskich. No ale takie były czasy. No, kiedyś w Polskim Radiu pozwalano sobie na puszczanie całych płyt, co dzisiaj jest absolutnie niedopuszczalne z wielu powodów. W każdym razie dzięki tym takim nielegalnym projekcją można było rzeczywiście z jakimiś największymi dziełami filmowymi na świecie się konfrontować. I ten Ptasiek był bardzo mocnym filmem, bo on rzeczywiście pokazywał sam w sobie absurdalność w ogóle funkcjonowania człowieka wrażliwego w świecie, w którym zmusza się młodego człowieka do tego, żeby pójść po prostu na jakąś równie absurdalną wojnę. I to się bardzo nam kleiło z rzeczywistością, w której byliśmy, tym bardziej, że to były czasy właściwie i po stanie wojennym, i czasy, gdzie dochodziły do nas informacje o tym wszystkim, co działo się w Afganistanie. Tak. I
Cały czas funkcjonowała w świadomości jednak kontrkultury cała historia związana z amerykańską klęską w Wietnamie. Tak. Jakieś absurdalne te wszystkie historie połączone ze sobą sprawiały, że młody człowiek w tamtych czasach głęboko się utożsamiał z takimi filmami i te filmy robiły bardzo duże wrażenie, chociażby poprzez fakt, że czasami odpowiedzią na przemoc, na zmuszanie człowieka do różnych rzeczy jest po prostu szaleństwo jakieś tam. I to trochę, mnie się tam to kleiło z moim stanem duszy ówczesnym bardzo mocno. Trochę szaleństwo, trochę jako ucieczka, ale trochę też jako takie uzasadnienie swojej odmowy, swojego protestu, prawda? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Dlatego, że tak naprawdę sam fakt, że za odmowę pójścia do wojska można było po prostu zwyczajnie iść do więzienia, no to była forma szaleństwa jednak w ówczesnej rzeczywistości, bo to się kończyło tym, że potem nie można było iść na studia, były problemy z pracą i tak dalej, tych konsekwencji mogło być bardzo dużo, łącznie z takimi fizycznymi, że można było dostać po prostu zwyczajnie, jak się wtedy mówiło młodzieżowo, solidny oklep. Tak. Po prostu. Sławku, nie chcę zajmować Ci czasu, mamy roboczy dzień, początek tygodnia. Wszystkiego najlepszego, dzięki Ci wielkie za te dziękuję kilka bardzo. Słów i dobrego dnia, do zobaczenia. Kłaniam się, dziękuję. Teraz spróbuję połączyć się z Krzysztofem Skibą. Łączę się. Zobaczymy, czy będzie mógł z nami rozmawiać teraz, czy może za jakiś czas. No witam Cię, Jarku. Dzień dobry. Czy możemy chwilkę porozmawiać teraz, czy mam zadzwonić za jakiś czas? Nie, jasne, jasne, gadajmy od razu, oczywiście. Super, super. To będziesz to nagrywał, tak? No właśnie, już nagrywam. Jesteśmy na antenie. Chciałbym właśnie zapytać Ciebie jako aktywistę, czy też wręcz można powiedzieć jednego z liderów ruchu Wolność i Pokój, redaktora czasopisma nielegalnego w PRL-u A Cappella, o Twój stosunek do pacyfizmu, bo rozmawiamy o Ptaśku w kontekście powieści i filmu jako czegoś, co można byłoby nazwać literaturą i filmem protestu. No ale jak wiadomo, konteksty się zmieniają i chciałem zapytać, czy nadal jesteś pacyfistą i jak odnosisz się właśnie do tej przygody młodości? Byłeś wtedy studentem kulturoznawstwa, w jakimś sensie aktywistą opozycji. Jak to widzisz? Wiesz co, ten nasz pacyfizm, czy wręcz nawet anarchizm, bo i takie nurty były w ruchu tak Wolność jest. I Pokój, tak. To należy rozpatrywać w kontekście jednak historycznym, to znaczy w kontekście czasów, w których te ruchy się rodziły. Przypomnę, że to były lata 80. Tak. My zaliczamy się do pokolenia nazywanego przez historyków pokoleniem stanu wojennego. Tak i myślę, że duży wpływ na nasz pacyfizm i nasz anarchizm miał generał Jaruzelski i jego czołgi. Tak jest. To takie wydarzenia kształtują postawy i poglądy młodego pokolenia. Ja kiedy wprowadzono stan wojenny w Gdańsku, wprowadzono go w całej Polsce, ale mieszkałem w Gdańsku i chodziłem do liceum, miałem 17 lat, więc to już jest taki wiek, gdzie wiesz, można biegać po ulicach i rzucać kamieniami w zamowców. Tak. Maturę robiłem też właśnie w stanie wojennym i też jakby był właśnie początek studiów, czyli 83 rok, to też był cały czas, to były gorące lata, były manifestacje, były też represje. Na przykład to jest taki może już fragment historii trochę zapomniany, ale w ramach represji brano młodych ludzi do wojska. Bardzo często tworzono z nich jakieś oddziały, na przykład takie karne, także na przykład młodych działaczy Solidarności, jakieś, jak ktoś tam w zakładzie pracy się
wyróżniał jakąś aktywnością opozycyjną, tak. Brał udział w organizowaniu strajków, tak. A był w wieku takim, że poborowym, albo że można było go właśnie zabrać do wojska, to po prostu takie sytuacje miały miejsce. I oczywiście taka osoba lądowała w wojsku z odpowiednim no, takim instrukcjami, że ma być właśnie tępiona, ma być specjalnie traktowana, że ma się na nią uważać. Więc nasze pokolenie no, nie za bardzo było pokoleniem, które kochało armię i kochało militaryzm. Ja wiem, że w Polsce, która przez lata przecież nie miała, była pod zaborami i tak. Wojsko było częścią no, po prostu państwowości polskiej. Tak? Bez wojska nie ma państwowości, to jest jakby oczywiste. Stąd w Polsce bardziej popularne tradycje to były te tradycje, no właśnie, powstania warszawskiego, powstania listopadowego, czyli takie walki tradycje. Zbrojnej. Walki zbrojnej, takie tradycje powstańcze i tak dalej. I początek stanu wojennego, sam początek lat, czyli tam 80, no grudzień 81 i później 82, to my byliśmy bardzo, że tak powiem, waleczni. Tak. W sensie udzielaliśmy się wszyscy na manifestacjach ulicznych, braliśmy udział w tych nielegalnych zgromadzeniach, które później były komentowane w wiadomościach dziennika telewizyjnego jako manifestacje wyrostków, chuliganów i tak dalej, i wówczas jakby pacyfistami nie byliśmy. Chuliganów, nie robów, przepraszam. Że rzucaliśmy przecież kamieniami i nawet w Gdańsku były no takie poważne rozruchy. Poza tym wiesz, na tą świadomość naszą też wpływały no, sama ta atmosfera stanu wojennego, zmilitaryzowanie kraju, tak. Zmilitaryzowanie przez zakładów, właśnie fabryk i zakładów przemysłowych. Tak. Komisarze wojskowi pojawiali się nie tylko w zakładach pracy, ale także w szkołach. Mieli takie zadania jak no właśnie taka propagandowa walka z opozycją, ale także jakby zastraszenie. To miało charakter Komisje robotniczo-chłopskie. Tak, pamiętam, no robotniczo-chłopskie to one nie były. To one były właśnie związane, to były wojskowo jakieś tak, ubeckie tak, raczej. Tak. Ja pamiętam, że pojawiały się na przykład w szkołach takie pogadanki, gdzie przychodził wojskowy z bronią. No on miał normalnie, przecież to miało charakter no właśnie zastraszania. On miał pistolet przy pasie, no w szkole w ogóle zakaz noszenia broni powinien być. To jest miejsce pobierania nauki, a nie wymachywania pistoletem. I taki umundurowany kapitan Wojska Polskiego z jakiegoś zarządu politycznego pojawiał się i wygłaszał pogadanki w rodzaju, że Wałęsa jest agentem CIA a strajki są inspirowane przez Zachód i przez Niemców i przez naszych wrogów i to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem i należało już wcześniej zdusić tą Solidarność, ale na szczęście generał Jaruzelski no, zdecydował się dokonać samoinwazji i tak dalej. No takie, więc w tym klimacie, mówię o tym dlatego tak szeroko, bo jakby w tym klimacie bardzo dziękuję. Rodziły się pomysły na my byliśmy, wiesz, no nikt nie chciał być żołnierzem generała Jaruzelskiego. Wszyscy byliśmy wtedy no, jakby w wieku poborowym i wiesz, nikt z nas nie, wojsko było wykorzystywane też politycznie. Po prostu wojsko tak naprawdę to oczywiście wszystko zganiało się na ZOMO, ale to niestety to wojsko rozwalało na przykład bramy zakłady pracy, bo milicja nie miała też takiego sprzętu. I na przykład w Gdańsku strajk stoczniowców rozbito przy pomocy wojska, znaczy wojsko rozwaliło bramę stoczni właśnie czołgami. Tak. Zresztą ona, te bramy żelazne, pospawane, powiązane łańcuchami, gdzie zgromadzono jeszcze jakieś ciężkie, specjalnie przedmioty, jakieś szyny te tramwajowe i różne inne rzeczy, które wydawało się, że złamać tego to nikt tego nie będzie potrafił. Natomiast on przyjechał czołg i rozwalił to jak pudełko zapałek, a oczywiście za czołgiem szły bataliony już grupy ZOMO i one pałowały tych strajkujących stoczniowców. Więc wojsko nie miało
zbyt dobrej, właśnie w latach 80. jakby generał Jaruzelski przeciął ten sentyment do wojska, który w Polsce zawsze był. Tak. Zawsze ten sentyment właśnie z racji tradycji powstańczych, z racji właśnie niepodległościowych. Niepodległościowych i tak dalej. Dokładnie, dokładnie tak. I wtedy, ja pamiętam jeszcze na przykład, że jeszcze nawet w podziemiu ukazywały się takie, że nie należy wojska winić, takie tak. artykuły, że to po prostu no, oni wykonują rozkazy, że mówiono o tym, że przecież Zbigniew Bujak, lider podziemnej opozycji, dlatego uciekł z OMOWcą, bo był kiedyś w komandosach, czyli jednak to przeszkolenie wojskowe się przydaje, chociażby tak. po to, żeby dobrze uciec przed milicją. No i wiesz, ale my jako młode pokolenie patrzyliśmy na to już zupełnie inaczej i w 83 roku powstał Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, tak. podziemna organizacja anarchistyczna, pierwsza organizacja anarchistyczna w Polsce po wojnie, bo były po II wojnie światowej, bo były oczywiście grupy anarchistyczne w latach 20. i w latach 30. XX wieku, powstały takie złożone głównie no, z takiej radykalnej, lewicowej młodzieży, w dużej mierze pochodzenia żydowskiego. No, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale mieliśmy też teoretyka. Abramowski był teoretykiem anarchizmu, tylko takiego, no może syndykalistycznego, ale jednak. Tak, także... tak, związkowego, tak, 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 tak. Zresztą taki syndykalizm, wątki syndykalistyczne pojawiają się także przy okazji ruchu Solidarność. Właśnie tak, też tak. Takie wątki pojawiały. Jest też motyw zupełnie zapomniany przez historię. Anarchiści brali udział w Powstaniu Warszawskim i bronili Starówki i był tam oddział, czyli no, w obliczu wspólnego wroga wszyscy się jednoczą, tak. ale był oddział, zresztą do dzisiaj jest tablica pamiątkowa, który bronił tak zwanego Domu Profesorów na warszawskiej Starówce, a wiadomo, że tam były bardzo, bardzo ciężkie walki i tam właśnie no, to byli no, anarchiści, syndykaliści. Dowódcy tego oddziału są nawet wymienieni i wiem, że był konflikt na linii dowództwo Powstania Warszawskiego, a właśnie tak, ten oddział anarchistyczny, tak. bo oni, anarchiści jak to anarchiści, nie nosili biało-czerwonych opasek, tylko nosili czarne opaski. Więc to był konflikt o to, że to jest no, jakby znak powstańców, a oni tam zakładają sobie jakieś swoje takie no, ideologiczne... Tak jak dzisiaj nosiliby tęczowe na przykład zamiast biało-czerwonej. No to coś może coś w tym duchu. No myślę, że to był jakiś taki bardziej no konflikt właśnie spór taki bardziej, może nie konflikt, tylko bo konflikt to jest za duże słowo, ale tak. Spór czysto właśnie o pryncypia. No ale w obliczu walki z Niemcami wydaje mi się, że jednak marginalny. Ale no już ten wątek zostawmy, natomiast tak, no wróćmy tak. do stanu wojennego i tak, wróćmy no do lat 80. Powstaje ten RSA w Gdańsku. W Gdańsku. Tak, to jest grupa nieliczna, kilkadziesiąt osób. Zaczynamy wydawać, ja jestem w grupie założycieli, zaczynamy wydawać podziemne pismo Homek, tak. które bardzo szybko zostaje odcięte od kanałów kolportażu. W podziemiu działały tak zwane no, sieci kolportażu, które kolportowały nie tylko prasę Solidarności, tak. ale także podziemne książki wydawane przez różne wydawnictwa, także po prostu prasę podziemną po prostu. Głównie to była prasa związkowa tak. i Bogdan Borysewicz, który wówczas ukrywał się i był przywódcą podziemia solidarnościowego w Gdańsku, po latach przyzna mi się, że zresztą to jakby potwierdza to wielu kolporterów i takich dużych, takich hurtowników prasy podziemnej, tak. naszych znajomych, naszych kumpli, że to właśnie Borsuk w podziemiu wydał no, zalecenie, żeby Homka nie kolportować, że to jest pismo, które rozbija ruch solidarnościowy, tak. które właśnie, że to są anarchiści, że to są, no, to są niezgodne, no, niebezpieczne treści, o, tak bym to powiedział. Czyli jest dowód na to, że Solidarność to trwa już
u swojego początku cenzurę. Także cenzurę, także ta cenzura była także stosowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Pamiętam, że na różnych strajkach ta prasa anarchistyczna zaczęła się pojawiać i komitety strajkowe NZS-u wydawały takie zalecenia, takie no, w rodzaju no, rozkazy, czy nie wiem jak to nazwać, komunikaty, tak, żeby prasy, która nie jest kontrolowana przez NZS, nie kolportować na strajkach. Mhm. Także to było dosyć z perspektywy dzisiaj historycznej, mało kto o tym pamięta, ale to były dosyć dla nas zabawne, no bo my oczywiście jako anarchiści byliśmy zwolennikami totalnej wolności. No, anarchizm polega na tym, że wolność jest tutaj na pierwszym miejscu. Oczywiście dzisiaj, jak z perspektywy czasu czytam te różne nasze artykuły czy manifesty, tak, to mam stosunek ambiwalentny, bo z jednej strony ten ruch taki właśnie pacyfistyczno-anarchistyczny no, był w zasadzie bardzo radykalny, był przeciwko wszystkim dookoła. I to jest coś, co fascynuje dzisiaj młodych historyków, bo my byliśmy i przeciwko Solidarności, która naszym zdaniem była zbyt mało radykalna i tak, jakby pokojowymi metodami walczyła właśnie z komunistami, tak, no i była zbyt taka zachowawcza, tak? My jako młodzi ludzie no, chcieliśmy iść z motyką na słońce i uważaliśmy, że po prostu no, te gorące głowy kazały nam właśnie organizować różne manifestacje. Wówczas Solidarność po pierwsze by w 83-84 roku już w zasadzie nie namawia nie organizuje praktycznie manifestacji. Tak. Ten energia społeczna w 82 roku się trochę zużyła. Oczywiście to też jest powodem tego, że no wiele osób zostało aresztowanych, spałowanych, wiele osób zmuszono do emigracji, wiele osób siedziało w więzieniach, było jeszcze nadal internowane i tak dalej. Te represje też mają swoje znaczenie i jakby no chcąc zachować skarbkę narodu, nie chcąc jej tracić na jakichś niepotrzebnych manifestacjach, tak, w zasadzie cały ruch Solidarności po tym okresie takiego ostrego buntu w 82 roku w następnych latach raczej namawia do pracy u podstaw, do organizowania się, do organizowania ruchu kolporterskiego, do organizowania jakichś protestów takich w rodzaju, no protesty właśnie takie tylko symboliczne, malowanie na murach, tak, być może przygotowywanie się do strajków, właśnie odbudowywanie struktur w zakładach pracy. Natomiast my właśnie wysuwamy na właśnie RSA jest za tym, żeby organizować dużo, dużo manifestacji i rzeczywiście w 85 roku dochodzi do słynnej manifestacji w Gdańsku, manifestacji na 1 maja. Stare święto robotnicze, tak, gdzie komuniści zwykle organizowali swoje pochody. No i wiadomo, że komuna będzie organizowała swój pochód oficjalny, który wygląda bardzo smutno. Jakieś pochody, orkiestry strażackie, jakieś zespoły ludowe. Tak. Natomiast pomysłem RSA jest wtedy właśnie aktywna walka. To jeszcze do pacyfizmu dojdziemy. Najpierw zaczyna się od tego, że my wpadliśmy na pomysł, zresztą moim zdaniem to dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawy uważam, i że po prostu wedrzeć się na teren pochodu oficjalnego. Tak. I ruszają dwa pochody. Jeden pochód idzie oficjalny, gdzie jest trybuna w Gdańsku, w Rzeszczu przy czołgu, tak, i tysiące uczniów spędzonych na siłę, zagrożonych na ten oficjalny pochód, zagrożonych obniżeniem stopnia z no, po prostu z wychowania w szkole, czy takimi jakimiś no, represjami w szkole, zmuszona idzie w tym pochodzie. No i oczywiście jakieś komunistyczne tam związki, zakłady pracy. Ludzie szli już dla świętego spokoju, jakieś orkiestry wojskowe, weterani i tak dalej. Tak. I w tym gronie jest duża grupa, która udaje po prostu manifestantów, przedziera się. No i tuż przed trybuną, na 100 metrów przed trybuną, rozwinięte zostają czarne flagi, rozwinięte zostają hasła Solidarność walczy, rzucane są ulotki i po prostu ci ludzie z tego oficjalnego pochodu, no można powiedzieć tak kolokwialnie, srają w gacie, bo nie wiedzą ze strachu, bo nie wiedzą co się dzieje. W pewnym momencie rusza ZOMO i ZOMO nie jest w stanie rozróżnić, kto jest z oficjalnego pochodu, a kto jest
kto wdarł się w ten nieoficjalny pochód. Orkiestra strażacka rzuca trąby, po prostu rzuca bębny trąby, żeby spierdalać, żeby uciekać. ZOMO pałuje i jednych, i drugich, i tak dalej. Ale i tu zaczyna się prawdziwa sytuacja, dlatego że młodzież wściekła, że była zmuszona do pójścia w oficjalnym pochodzie. Po przejściu trybuny, tak zwanej, tego punktu kulminacyjnego, tak, jest pochód rozwiązywany. I teraz oni dowiadują się, że tam trwa walka. Więc bardzo szybko zrywają tarcze albo chowają tarcze szkolne z mundurków, żeby nie można było rozpoznać jaka szkoła, i zaczynają atakować od strony Wrzeszcza na ZOMO, które nas atakuje. Czyli jakby nam pomagają. Wszystko toczy się na Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku Wrzeszczu i tam są tory tramwajowe. A jak są tory tramwajowe, to są kamienie. I następuje totalne zaskoczenie, gdyż ZOMO dostaje jakby nóż w plecy od uczestników pochodu, no, tego oficjalnego, tak, którzy po prostu wkurzeni zaczynają, szczególnie młodzieży, zaczynają się tam po prostu, no, zaczynają rzucać kamieniami i atakować ZOMO. Tak. Do tego dołączają się kibice Lechii Gdańsk, którzy od zawsze mieli jakieś porachunki z Milicją Obywatelską, i następuje, no, pierwsze powstanie wojenne od 1982 roku. To rzecz ma miejsce 1 maja 1985 roku. No, tak zwane ZOMO-bicie w Gdańsku. I po prostu ten sukces powoduje, że zaczyna o nas pisać prasa, na przykład taka jak Tygodnik Mazowsze. Oczywiście pisząc różne jakieś bajki w rodzaju, że to panki z Gdańska zaatakowały ZOMO na pochodzie pierwszomajowym. Większość z nas nie była żadnymi punkami, chociaż część sympatyzowała na pewno z tym ruchem. Natomiast no, to byli po prostu normalnie młodzi ludzie, którzy no, właśnie chcieli aktywnie zwalczać komunę, a nie tylko poprzez jakieś akcje uświadamiające i samoorganizację i kolportaż podziemnych ulotek. Więc no, ten sukces sprawa. Ten sukces też spowoduje, że w zasadzie właśnie jakby ruch popada w pewną taką, znaczy ruch się uaktywnia, znaczy zaczynamy pojawiać się na koncertach rockowych, właśnie na festiwalu w Jarocinie, na wszystkie możliwe festiwale rockowe są obrzucane naszymi ulotkami. Ale przepraszam, że ja ci wejdę w słowo, bo ja pamiętam, że po tym w 86 bodajże zaczęła się taka lekka odwilż w Polsce. Republika na przykład zaczęła się ukazywać chyba w 86. Tak mi się wydaje, nie? Wiesz co, to jest jakieś tam pismo tam półkoncesjonowane kilku intelektualistów, tak, które w zasadzie nie miało większego znaczenia. Tak. To były ruchy, no, powstaje też ruch tam tak zwany ten ruch obywatelski, taki pseudo, którego szefem był przecież takim nominantem, taka koncesjonowana opozycja powstaje, tak, w postaci tych ruchów, takich patriotyczny prąd, czyli patriotyczny ruch odrodzenia, tak to się nazywa. I to w ogóle Solidarność uważa to za koncesjonowaną opozycję, ale to są tak samo Republika, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To jest próba, to nie jest żadna odwilż. Odwilż dopiero następuje lekka w 1988 roku, kiedy no, seria strajków się odbywa, i to też nie jest żadna odwilż, ale jakby takie, no, jakby komuna daje sygnały, że nie jest w stanie sobie już radzić z tymi protestami, z tym wszystkim, i szuka jakiegoś quasi porozumienia, jakiejś, żeby wciągnąć Solidarność w jakąś półkolaborację, polegającą na tym, żeby po prostu obarczyć ich tymi problemami gospodarczymi. Po prostu system jest niewydolny ekonomicznie. To jest główny ból. No, po prostu ludzie widzą, co jest w sklepach, propaganda nie działa, bo w sklepy są puste półki po prostu w sklepach. Tak jest. Natomiast nie, w 1985 roku powstaje też ruch Wolność Pokój właśnie, tak, o którym wspomniałeś, a zaczyna się ono od tego, że Marek Adamkiewicz ze Szczecina, działacz NZS-u podziemny zresztą, jest wcielony właśnie do wojska za swoją działalność opozycyjną, i on odmawia złożenia przysięgi wojskowej. Takim symbolem był złamany karabin, prawda? Symbolem ruchu, tak, ale ruch jeszcze nie powstał. Najpierw wsadzają Adamkiewicza do więzienia za odmowę właśnie złożenia przysięgi, dlatego że w tej przysiędze żołnierze składali, no, jakby przysięgę na wierność Związkowi Radzieckiemu.
sojusz ze Związkiem Radzieckim był wpisany w przysięgę wojskową. I Marek Adamkiewicz odmawia złożenia tej przysięgi ze względu na te dwa zdania, które tam, czy tam jedno zdanie, które tam jest. Tak. I dostaje wyrok chyba 2,5 roku więzienia. No jak mamy już pierwszego swojego więźnia, to zaczynamy, powstają komitety takie właśnie w obronie Marka Adamkiewicza i na bazie tych komitetów powstaje ruch Wolność i Pokój. Tak. I anarchiści częściowo z RSA wstępują do tego ruchu. Na przykład Krzysiek Galiński, taki znany działacz, czy Wojtek Jakob Jankowski. Tak. I także ja zaczynam też działać i tu, i tu. Właściwie ja w stanie wojennym to się zapisałem do wszystkich możliwych podziemnych organizacji. I część ludzi z tego RSA przepływa do VIP-u. I VIP jest już taką bardziej, bo RSA była naprawdę no, bardzo takim marginesem marginesu, można powiedzieć. Mhm. Natomiast VIP jest takim ruchem, gdzie pojawiają się ludzie z dawnej opozycji, na przykład Szymanderski, tacy ludzie z pewnym doświadczeniem. No dzisiaj jak patrzymy, kto tam był w tym VIP-ie, to aż włos się jeży. Właściwie może nie ze strachu, tylko ze zdziwienia, tak, czy ze śmiechu, dlatego że tam był zlepek różnych środowisk. Tam byli jacyś ludzie z KPN-u, ludzie z NZ, głównie ludzie z NZS-u, tak, ale także właśnie ludzie z RSA, także jacyś niepodległościowcy. No po prostu no, dość powiedzieć, że w tym ruchu debiutował na przykład Jan Maria Rokita z Krakowa, tak, czy tacy ludzie jak Bartłomiej Sienkiewicz, późniejszy szef tak, przecież służb specjalnych, tak, no, tak, że minister, im późniejszy minister policji w rządzie przecież Platformy Obywatelskiej, został słynny podsłuchany w restauracji Usowy, także co to za policjant, który sam daje się podsłuchać. No ale on rzeczywiście w tamtym czasie tam debiutował i mnóstwo tego typu ludzi, czyli od takich wariatów, hipisów, jakichś punków po no rzeczywiście osoby, które później zrobiły, także Piotr Niemczyk, słynny specjalista od spraw właśnie służb specjalnych, późniejszy oficer Urzędu Ochrony tak, Państwa, też był jednym z liderów, jednym z głównych liderów. Dzisiaj jest działaczem takim niezależnym, jest takim ekspertem od spraw służb specjalnych. Natomiast no, wtedy był jednym z liderów ruchu Wolność i Pokój i po 89 roku był oficerem Urzędu Ochrony Państwa, co było dosyć zabawne, tak, że anarchista pacyfista jest oficerem Urzędu Ochrony Państwa, ale no po prostu jego zawsze tematyka służb specjalnych interesowała i zresztą on napisał kilka bardzo ciekawych książek. Mówię to o tym, żeby pokazać, że łączyła nas sprzeciw wobec właśnie tej przede wszystkim tej przysięgi wojskowej. Tak. I w VIP-ie były podzielone frakcje. Znaczy jedni uważali, że jak się przysięgę zmieni, to wszystko będzie okej. Okay. Natomiast czyli, przepraszam, żeby to wybrzmiało. Czyli jednym z powodów takiego pacyfizmu był także protest przeciwko Związkowi Radzieckiemu, czyli Rosji w gruncie rzeczy, tak? Dokładnie tak. Znaczy przede wszystkim że no nie chcemy przysięgać na jakąś obcą armię, tak, no umówmy się, no Polska nie była wtedy w pełni niepodległa. To, tak, to był PRL, to był kraj absolutnie podporządkowany. Absolutnie podporządkowany właśnie Rosji i absolutnie tu były przecież wojska radzieckie w Legnicy i nie tylko, no stacjonowały wojska, to wszystko było właśnie, no Armia Czerwona tutaj była u siebie, tak, więc no trudno mówić o jakiejś niepodległości. No i myśmy bo Solidarność w ogóle tej tematyki nie poruszała. To dla Solidarności to w ogóle nie był temat. Tak. Natomiast my jako młoda opozycja ruszyliśmy temat na przykład tego, co jest w całej Europie, w prawie całej Europie, czyli zastępcza służba wojskowa, że jeżeli masz poglądy pacyfistyczne, to możesz odmówić wojska. Tak. I taka możliwość istniała na przykład we Francji, w Niemczech. To się nazywa objector. To jest ta osoba odmawiająca służby wojskowej ze względów na poglądy, jest objectorem i ma prawo do odpracowania tego na przykład w zieleni miejskiej czy w służbie zdrowia. Tak i taki status, takie możliwości były już w całej Skandynawii, na przykład w Szwecji, w Finlandii, w Norwegii, tak, były także w Niemczech, także w Anglii, także właśnie we Francji. I my wzorując się, czytając o tych ruchach pacyfistycznych na Zachodzie i o tych takich możliwościach, no stawiamy postulat właśnie
zniesienia przymusu służby wojskowej. To zresztą już Gombrowicz pisał o tym, że żadna, każda demokracja nie jest żadną demokracją, bo bierze się za twarz młodych ludzi i zmusza ich do służenia wojsku. I to nie jest, to jest taka właśnie, to jest taka wolność demokratyczna, która jest no, łżewolnością. To taki temat się pojawia w dziennikach Gombrowicza. I my inspirowani takimi różnymi właśnie treściami, no właśnie rzucamy ten postulat jakby odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania. I pojawiają się ludzie, którzy naśladują Marka Adamkiewicza i najpierw jest to kilkanaście osób, a później coraz więcej. Ludzie odmawiają służby wojskowej ze względu na właśnie poglądy, domagając się służby zastępczej, że chcą dla społeczeństwa pracować, ale na przykład w służbie zdrowia. I pierwszym takim, który odmawia ze względów politycznych wojska, to jest Wojciech Jankowski, który z Gdańska, właśnie dawny uczestnik RSA, który trafia do więzienia, chyba dostaje 3,5 roku więzienia. No i my, jak już mamy tych swoich więźniów, to zaczynamy walczyć o ich uwolnienie. I właśnie wtedy jakby zauważyliśmy, że większy skutek, to się dzieje gdzieś mniej więcej właśnie po tej manifestacji 1 maja, paradoksalnie WIB się uaktywnia, stosując metody pokojowe. To znaczy ściągamy jako pierwsi te wszystkie patenty, które stosuje Greenpeace i które stosuje właśnie zachodnie ruchy pokojowe, czyli sittingi. Czyli co to jest sitting? Że nagle grupa osób siada, te formy protestu pokojowe, czyli tak, non-violence, bez użycia przemocy. Grupa osób siada na przykład w centrum miasta i z transparentami protestuje. I taki pierwszy sitting odbył się bodajże w 1986 roku przy domach towarowych centrum w Warszawie. Tak. I to był szok właśnie. No nagle jacyś ludzie w ogóle nie uciekają, stoją z transparentami. Oczywiście po pół godzinie wszyscy robią zdjęcia, zrzucane są ulotki, bo to jest ruchliwe przecież miejsce, właśnie okolice domów towarowych centrum. Tak. No i po pół godzinie pojawia się policja, która, milicja obywatelska, która oczywiście wyszarpuje te osoby, ale milicja też nie była przygotowana na tego typu akcje, oni byli zaskoczeni. No i kolejne akcje są jeszcze lepiej przemyślane, to znaczy to są te wszystkie akcje, gdzie aktywiści WIP-u zaczynają się przykuwać łańcuchami, tak, gdzieś do jakichś, na przykład do ministerstw, do jakichś drzwi. No tych akcji było bardzo dużo. Wchodzą na przykład we Wrocławiu, był taki słynny w centrum miasta, niedaleko rynku, taki słup ogłoszeniowy, no po prostu taki normalny słup, na którym się klei afisze teatralne. Tak. I tam bardzo często właśnie wchodzili aktywiści WIP-u i z różnymi transparentami, no i z tego słupa byli trochę, on miał tam chyba z 2,5 metra, no ciężko było tego delikwenta ściągnąć, więc musiał podjeżdżać jakiś radiowóz, musieli podstawiać jakieś drabiny. No mieli, chodziło o to, żeby jak najdłużej ten człowiek z tym transparentem stał. W Gdańsku na przykład na takim daszku apteki pojawiła się taka słynna pikieta, ona była taka, no właśnie, w stylu Greenpeace, czyli to był już protest, bo oczywiście obok walki z przymusem służby wojskowej, ten ruch Wolność i Pokój zaczyna podnosić także inne postulaty, właśnie takie, no jak dzisiaj powiedzmy Partia Zielonych czy Greenpeace. To są przede wszystkim to jest protest przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. I tak, to jest zresztą nasz wielki sukces, bo ten ruch doprowadził do tego, że ostatecznie, przede wszystkim doprowadził do referendum wśród mieszkańców, które się odbyło, a władza przeszkadzała. I to referendum myśmy wygrali właśnie, żeby społeczeństwo było przeciwko elektrowni atomowej w Żarnowcu. Przypomnę, że to było w czasach, kiedy no, wszyscy byliśmy ofiarami awarii elektrowni w Czernobylu. Tak. I ten, że tak powiem, pył radioaktywny do Polski dotarł i mówi się, że ileś tam tych osób zmarło na raka w Polsce właśnie przez Czernobyl, więc nie ma się co dziwić, że społeczeństwo, żadni tam wielcy aktywiści ruchów pokojowych czy anarchiści, tylko normalni, my też byliśmy normalni, ale powiedzmy taki przeciętny Polak, no raczej był ostrożny, jeżeli chodzi o energię atomową, a wiadomo było, że my to zbudujemy źle, dlatego że no, w Polsce brakowało papieru toaletowego, a oni chcieli energię atomową budować, która jest, no, polega na naprawdę precyzyjnych ustaleniach. I to byłoby na przestarzałych technologiach radzieckich, prawda? No dokładnie. I stąd masowe wręcz protesty. Tak. W Gdańsku, pamiętam, właściwie prawie codziennie odbywały się takie pochody, marsze
antyżarnowieckie, tak, i to organizował WIK. To były manifestacje wielotysięczne. Więc te takie hasła ekologiczne, ale nie tylko, bo pamiętam, że we Wrocławiu protestowano przeciwko hucie Siechnice. Tak. To taka stara huta, która truła też okolice Wrocławia i tam mieszkańców zatruwała. I w efekcie też ją zamknięto. Pamiętam, że były protesty przeciwko budowie tam w Ciorsztynie, więc takie właśnie też przeciwko. Konteksty, tak. Więc tych ruchów, takich, znaczy tych postulatów, tak, było dość sporo i tych akcji było dość sporo. I stąd pewna popularność ruchu. Aczkolwiek to, że uczestniczyło parę tysięcy, to nie znaczy, że to był jakiś masowy ruch. No, ludzie się po prostu przyłączali do tych akcji. Oblicza się, że przez ruch Wolność i Pokój przewinęło się z 2000 osób, a przez RSA, no nie wiem, może z 200 osób. Tak. Myślę, że tak naprawdę było to kilka. Tak historycy obliczają. Myślę, że tak naprawdę było to o wiele mniej. Myślę, że jeżeli aktywistów WIP-u było tak z 500 osób, to góra, a tych z RSA to może ze 100 osób. To pokazuje, jakie to były niewielkie grupy, ale te niewielkie grupy potrafiły robić skuteczne akcje protestacyjne. I wracając do pacyfizmu, no właśnie, one wtedy, te wszystkie akcje, myśmy na przykład nie rzucali kamieniami już wówczas, tak, tylko właśnie stwierdziliśmy, że rzucanie kamieni miało swój sens w stanie wojennym, tak, że nazywano to epoką kamienia rzucanego. Natomiast wiesz, to rzucanie kamieni nie rozwiąże żadnego problemu. Aktywne nabijanie się, walki z ZOMO jakby nic nie rozwiążą. To znaczy ZOMO to też są ofiary systemu. To też byli młodzi ludzie wcieleni do ZOMO, zachęceni, głównie ze wsi, zachęceni jakimiś i stąd pomarańczowa pensjami. Alternatywa, która potem się rozwinęła i w której ty również brałeś udział obok majora. Pomarańczowa alternatywa to jest ruch happeningowy, który też był stosował metody pacyfistyczne, tak, czyli po prostu robimy akcję i nie uciekamy przed milicją, dajemy się złapać i uważamy wręcz odwrotnie, że radiowóz, komisaria to jest nasze naturalne miejsce. My jako wrogowie systemu powinniśmy tam siedzieć, natomiast wszystkie manifestacje jakiejś solidarności polegały właśnie na rzucaniu kamieniami i uciekaniu, tak? A my tutaj, i tak naprawdę milicja jest zaskoczona, bo ona nie wie, o co chodzi. No, ona jest milicjant jest przyzwyczajony, że ten demonstrant się szarpie i ucieka, a u nas tutaj jest wręcz odwrotnie. I no, przypomnę, że chociażby słynny happening, galopująca inflacja, który odbył się w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej w okolicach pasażu Schillera, tak, Leona Schillera. I tam po prostu biegaliśmy z tabliczkami z napisem galopująca inflacja. I w pewnym momencie, zresztą happening jakby aktualny dzisiaj także, bo można by go spokojnie powtórzyć, zrobić jego tak zwaną rekonstrukcję historyczną i jego przesłanie byłoby aktualne. No i milicja bardzo szybko wyłapała tych wszystkich biegających, między innymi właśnie Krzysia Dudka i mnie, i po prostu zostaliśmy zatrzymani i następnego dnia odbył się wiec NZS-u na osiedlu Lumumby, gdzie myśmy już rozrzucali ulotki i przeczytaliśmy komunikat, że kłopoty ekonomiczne Polski się skończyły, bowiem o godzinie 15:30 na ulicy Piotrkowskiej milicja obywatelska zatrzymała galopującą inflację. I oni wtedy jakby zorientowali się, że nam na tym polega, że na tym polegają happeningi, że nam na tym zależy, żeby być zatrzymanym, że oni są jakby też częścią pomarańczowej alternatywy. I to też, że po prostu jest to w latach 80. te postawy pacyfistyczne okazały się bardziej jakby ten zasada non-violence, którą wymyślił właśnie przecież słynny Gandhi. Tak. I właściwie to Gandhi wywalczył niepodległość Indii, stosując tak zwany bierny opór, a nie organizując kolejne powstanie, krwawe powstanie, gdzie wszyscy będą wyrżnięci. Tak. I tak naprawdę te postawy pacyfistyczne przyniosły Polsce te akcje pacyfistyczne. Żadna walka z kamieniami, żadne
Solidarność Walcząca, takie śmieszne ugrupowanie, próbowało nawet zgromadzić broń. Między innymi Morawieckich, tak. Tak, tam to było zabawna organizacja, bo absolutnie w podziemiu, tam się składało przysięgi i tak dalej. Solidarność Walcząca z Solidarnością głównie. To głównie tak. To była taka rozbijacka grupa tego głównego nurtu Solidarności i oni do dzisiaj się chwalą, na przykład w Warszawie była wystawa uzbrojenia, jakie oni gromadzili w 88-89 roku, jakie zgromadzili uzbrojenie. No brakowało tylko czołgów i karabinów, no bo karabiny maszynowe były, więc nie wiemy skąd, to jest w ogóle absolutna fikcja. Z tego, co ja wiem od działaczy Solidarności Walczącej z samej góry, im udało się zgromadzić dwa pistolety, z czego jeden nie działał. Ale jeszcze... Taka to była walka zbrojna, ale żadna walka zbrojna nie przyniosła Polsce niepodległości. To jest ważne, żeby sobie to uświadomić w 1989 roku, a tylko właśnie strajki, czyli walka bez użycia przemocy i protesty, które robiła Pomarańczowa Alternatywa, który robił Ruch Wolność i Pokój, ciągłe przeszkadzanie komunie, ciągłe manifestacje właśnie, jakieś na przykład blokady, tego typu rzeczy też były robione. A wszystko mówi do was magister kulturoznawstwa, teatrolog, który napisał o Pomarańczowej Alternatywie pracę magisterską, o ile dobrze pamiętam. I to jest... No tak. Ona była zresztą dedykowana Milicji Obywatelskiej. I ona została obroniona, prawda, na Uniwersytecie Łódzkim. Tak, to jest pionierska praca na tym polu, dlatego że później powstało wiele prac magisterskich, a także praca doktorska, napisana, co ciekawe, przez francuskę, Nicole Gurko, taką poetkę francuską, która była zafascynowana tym ruchem. I zresztą dokumentacja Pomarańczowej Alternatywy jest dość bogata, bo są i albumy fotograficzne, i książki napisane. Powstało tego dość dużo takich, tak. I też wspomnień. Też IPN, Instytut Pamięci Narodowej z Wrocławia, wydał dosyć taką ciekawą książkę, w której omawia się dokumenty służby aparatu represji, jakby służby bezpieczeństwa właśnie dotyczące Pomarańczowej Alternatywy. Więc pacyfizm nie zawsze jest zły. Pacyfizm przyniósł Polsce sukces i to później stało się właśnie powodem ataku wielu po latach, kiedy już ta niepodległość została wywalczona, kiedy już powstały były wolne wybory, były wolne wybory najpierw takie półwolne, a później już wybory prezydenckie, które przecież wygrał Lech Wałęsa, już 100% wolne i kolejne, tak. Że jakby tą wolność przyniosły te akcje pacyfistyczne, a nie jakieś krwawe powstanie, gdzie ginie tysiące Polaków, właściwie nic z tego nie mamy. I to stało się też po latach jakby takim, źródłem zła, źródłem niepokoju, źródłem sporu. No przypomnę książki, na przykład takie jak słynnego przecież prawicowego publicysty, który jest dzisiaj zresztą posłem, europosłem chyba, takie jak właśnie Wieszanie. No to jest słynna książka o... A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, to było więc hasło. Więc wtedy nie było chętnych. Wtedy ja powiem wtedy, że jakby to jest, wiesz, ból tego, że właściwie oni tęsknili, ci prawicowcy tęsknili za jakimś powstaniem, że wywalczenie Polski wolnej w sposób taki, jak zrobiła to Solidarność, tak, to jest właśnie niegodne, bo powinny zginąć tysiące młodych Polaków, tak, krew powinna się lać jak w Powstaniu Warszawskim i wtedy, wtedy to byłaby państwowa, piękna polska wolność. Problem polega na tym, że po pierwsze nie było chętnych, oprócz tam dwóch czy trzech gości z Solidarności Walczącej, którzy mieli zepsute pistolety, tak, nie było chętnych do walki zbrojnej i nie było chętnych do tego wieszania, o którym dzisiaj często kibice różnych klubów głośno krzyczą. Tak. Natomiast chętnych nie było do tego, żeby to robić. Co więcej, nie było chętnych, społeczeństwo było, raczej miało w dupie tam niepodległość, a to jasno sobie uświadomić, wolność wywalczyły niewielkie grupy. No, nie wiem, oblicza się, że w Solidarności, tam w podziemiu Solidarności udzielało się około 2% społeczeństwa. Tak. Zresztą, co więcej, jak wykazują badania, około 2% Polaków walczyło w czasie II wojny światowej. No to się wydaje, te dane, szokujące, ale jak się obliczy stan, walczyło w sensie
zbrojnym. Tak, tak. Jak się obliczy, ile było żołnierzy Armii Krajowej, a Armia Krajowa, można jej przyznać jedno, że była świetnie zorganizowana i miała bardzo dobrą księgowość. I to nie było tak, że tam sobie każdy żołnierz miał numer i liczba oddziałów i tak dalej, to jest do policzenia, to jest około 50 tysięcy, 55 tysięcy żołnierzy. Tak. Do tego trzeba doliczyć bataliony chłopskie i jakieś inne jeszcze tam ugrupowania niewielkie. No i to nie wychodzi liczba na te 30 ileś milionów ludzi, liczba dość zawrotna ludzi, którzy no, aktywnie brali udział w walce z okupantem. I to jest jakieś tamte właśnie 2% społeczeństwa. I bo tak naprawdę większość chce przeżyć. Tak samo było w czasach PRL-u. Większość tak. miała w dupie jakąś walkę o wolność. Tak. Po prostu ludzie chcieli przeżyć i to jest nic złego, bo taka jest natura ludzka, że w walce takiej no, zbrojnej to poświęcają się po prostu desperaci, a większość po prostu no marzę o tym, żeby jakoś bez strat własnych przetrwać ten trudny czas. O tym pisał taki... między innymi Tadeusz Różewicz i wielu innych pisarzy, poetów po II wojnie światowej. Herbert na przykład, ten słynny bard prawicy obecnie, ale to jest oczywiście nieporozumienie, więc sprawa jest bardzo złożona. Krzysztofie, wielki, wielki... Natomiast to nie znaczy, natomiast żeby już spuentować, tak, tak. że w kontekście wojny tak. z Ukrainą, no to nie znaczy, że ja jestem pacyfistą nadal. No, tak. Sytuacja jest taka, jaka jest. Jesteśmy zagrożeni tym, że będziemy kolejnym krajem, na który Rosja najedzie i uważam, że po prostu armia powinna być zawodowa. Znaczy te pomysły dzisiaj do powrotu, do powszechnego poboru tak. uważam za śmieszne. Powinniśmy dbać jako państwo niepodległe o po prostu sprawną i dobrze uzbrojoną armię zawodową, bowiem w społeczeństwie nie brakuje takich, tak. którzy chcą się szkolić wojskowo, którzy chcą się szkolić w strzelaniu, chcą być komandosami, chcą być, nie wiem, kapitanem Klossem czy czterema pancernymi. W związku z tym trudno komuś tego zabraniać, więc jakiś pomysł totalnego pacyfizmu, jakiegoś ogólnego rozbrojenia tak. jest oczywiście naiwny i jest nierealny. Natomiast jako stary pacyfista uważam, że powszechna służba wojskowa to będzie strzał w stopę i to będzie tylko okazja do tego, żeby mnożyć etaty, żeby rozkradać armię, bo tak naprawdę to dzisiaj liczą się zawodowcy. Te armie, te wojny są rozstrzygane przez komputerowców, którzy siedzą przy pulpitach sterowniczych i napieprzają dronami w czołgi, tak. a tak naprawdę wiele tutaj wymaga po prostu precyzyjnej wiedzy, jakiejś specjalistycznej wiedzy wojskowej i taka masa wojska, to już jest myślenie z czasów II wojny światowej, tak jak Rosja właśnie puszczała tych nieprzeszkolonych żołnierzy, no i teraz tak zwane rozpoznanie bojem, żeby przegrywają. Rozpoznać, gdzie są miny po prostu przeciwczołgowe i puszczano jakieś tam oddziały, które wylatywały w powietrze i generał już wtedy wiedział, że tam są miny i puszczą żołnierzy gdzie indziej. No więc te czasy minęły. Świetna puenta. Także świetna puenta. Robienie mięsa armatniego z młodzieży, a to chyba chce zrobić nasza władza, to jest zupełnie absurdalny pomysł. Tak jest. No i właśnie tym może zakończymy. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę super. Jesteś potężną studnią wiedzy, z której można czerpać bezpośrednio. Bardzo, bardzo dziękuję i będziemy w kontakcie, jeśli idzie o dostępność tego podcastu. Ja teraz porozmawiam ze studentami. Zobaczymy, co oni na temat pacyfizmu i protestów przeciwko wojnie. Wszystkiego najlepszego, dobrego dnia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich studentów.